Szanowni Państwo, dzień dobry wszystkim. Ja bym prosił o zajmowanie miejsc. Bardzo się cieszę, że tak Państwo licznie odpowiedzieliście na moje zaproszenie i że dzisiaj tu, w tym pięknym patio na osiedlu w Hucie Starej B, w przedszkolu, spotykamy się. Wybiła godzina 12, kochane dzieci, szanowni Państwo, a jak wszyscy wiemy, w całym naszym kraju dzisiaj o godzinie 12 i nie tylko w naszym kraju, również w innych częściach nasi rodacy czytają nowele. I dzisiaj o godzinie 12 również w Warszawie, w Parku Saskim, pani prezydentowa Rzeczpospolitej Polskiej, małżonka prezydenta, pani Agata Konhardl-Duda oraz pan prezydent Andrzej Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie. My również to Narodowe Czytanie się włączamy i jak co roku również w różnych częściach naszej gminy uczestniczymy w Narodowym Czytaniu. Szanowni Państwo, jak wiecie, będziemy czytać, będziemy słuchać część fragmentu noweli Bolesława Prusa Katarynka, a będzie nam to przedstawiał w aranżacji aktor teatru imieniem Adama Mickiewicza w Częstochowie, pan Adam Hutyra. Serdecznie witamy. Bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry. Kłaniam się Państwu. Szanowni Państwo, mamy też Katarynkę, która za chwilkę się pojawi w tej inscenizacji. Ja już oddaję, kochane dzieci, droga młodzieży, szanowni Państwo, wsłuchajmy się w treść tej noweli. Jest ona bardzo pouczająca. Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło, że mogę do Państwa przyjechać. Narodowe Czytanie jest bliskie mojemu sercu, ponieważ uważam, że... Zresztą ja uważam, wszyscy wiemy o tym, że czytelnictwo spada, a szkoda, bo kontakt z literaturą, żywą literaturą, jest nie do zastąpienia przez nic innego. Wszyscy o tym niby wiemy, ale czasami nie jest to takie oczywiste. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa jedną z nowel, Katarynkę Bolesława Prusa. Na ulicy Miodowej co dzień około południa można było spotkać jegomościa w pewnym wieku, który chodził z placu Krasińskich ku ulicy Senatorskiej. Latem nosił on wykwintne ciemnogranatowe palto, popielate spodnie od pierwszorzędnego krawca, buty połyskujące jak zwierciadła i nieco wyszarzany cylinder. Jegomość miał twarz rumianą, szpakowate faworyty i siwe, łagodne oczy. Chodził pochylony, trzymając w ręce parasol. W dzień pogodny nosił pod pachą laskę. Był zawsze głęboko zamyślony i posuwał się zwolna. Około kapucynów dotykał pobożnie ręką kapelusza i przechodził na drugą stronę ulicy, ażeby zobaczyć u pika, jak stoi barometr i termometr. Potem znów zawracał na prawy chodnik, zatrzymywał się przed wystawą Mieczkowskiego, oglądał fotografii Modrzejewskiej i szedł dalej. W drodze ustępował każdemu, a potrącony uśmiechał się życzliwie. Ten jegomość był to pan Tomasz. Na nieszczęście żaden śmiertelnik nie jest wolny od jakiegoś dziwactwa. A pan Tomasz miał także swoje. Oto nienawidził kataryniarzy i katarynek. Gdy mecenas usłyszał na ulicy Katarynkę, przyspieszał kroku i na parę godzin tracił humor. On, człowiek spokojny, zapalał się, jak był cichy, krzyczał, a jak był łagodny, wpadał w gniew na pierwszy odgłos katarynkowych dźwięków. Z tej swojej słabości nie robił przed nikim tajemnicy. Nawet tłumaczył się. Muzyka, mówił wzburzony, stanowi najsubtelniejsze ciało ducha. W katarynce zaś duch ten przeradza się w funkcję machiny i narzędzie rozboju, bo kataryniarze po prostu to są rabusie. Zresztą, dodawał, Katarynka rozdrażnia mnie, a ja mam tylko jedno życie, którego mi nie wypada trwonić na słuchanie obrzydliwej muzyki.
Ktoś złośliwy, wiedząc o wstręcie mecenasa do grających machin, wymyślił niesmaczny żart i wysłał mu pod okna dwóch kataryniarzy. Pan Tomasz zachorował z gniewu, a następnie, odkrywszy sprawcę, wyzwał go na pojedynek. Będę ci płacił 10 złotych na miesiąc. Ale wiesz za co? Za to, żebyś na podwórze nigdy nie puszczał katarynek! Wtrącił pośpiesznie lokaj. Nie, rzekł pan Tomasz. Za to, ażebyś przez jakiś czas co dzień puszczał katarynki. Rozumiesz? Co pan mówi? Zawołał służący, którego nagle rozzuchwalił ten niepojęty rozkaz. A żeby dopóki się z nim nie rozmówię, puszczał co dzień katarynki na podwórze, powtórzył mecenas, wsadzając ręce w kieszeń. A nie rozumiem pana, odezwał się służący z oznakami obrażonego zdziwienia. Bo głupiś, mój kochany. Bardzo państwu dziękuję. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy za tą interpretację. Pewnieśmy się wszyscy zasłuchali. Nie jednej osobie pewnie się łezka zakręciła. A żeby można było w domu również sięgnąć po tą lekturę, po tą nowelę, to pozwólcie państwo, że teraz wspólnie z panem Adamem rozdamy książki, gdzie jest pamiątka tego, że to jest Narodowe Czytanie Nowel Polskich 2019.